Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3, dodatku do niego The Frozen Throne. Jest to kampania ludzi, rozdział 2, zatytułowany Mroczny Pakt. Wciśnijmy, aby kontynuować i zobaczmy, co tu się dzieje. Przywożę wiadomość od wielkiego marszałka Gary Tosa. No nieźle. Jak wygląda sytuacja? Obserwatoria, które naprawiliście, wykryły poważne siły nieumarłych, zbierające się w tej okolicy. No. Lord Gary Dużo. Nakazuje Sześciu. Zmierzenie ich, zanim zagrożą Dalaranowi. Będzie zbyt trudne. Niestety, twoje siły zostaną nieco uszczuplone. Lord Garitos nakazał wszystkim twoim piechurom, kawalerzystom i jednostkom wsparcia dołączyć do niego na Czyli linii. Tylko elfom zostają, czy co? No, dalej! Ruszać się! No nieźle. Żarty! Jak mam pokonać tych nieumarłych? Śliną i wyzyskami? A cóż to? Marszałek ufa twym. No i pomyślcie, co może zrobić Kaltas, skoro prawie nie ma armii? Garitos, zaczynam go nienawidzić. I tu widzicie, to jest przywódca krwawych elfów, którego szlak powoli trafia. Co ci dolega? Dobra, czy to ma sens tutaj to robić, skoro oni będą nas atakować tak so much? No bo tak patrzę sobie tylko. I to tak średnio bym powiedział się przyda nam. Możemy po prostu sobie nastakować dużo. Ktoś jest ranny? Jednostek po prostu. To trzeba odpuścić. Po prostu odpuścimy sobie te bazy. Jak sobie życzysz. Tutaj to samo. Oblegają Dobra. Jednak pomysł z budowaniem tego był słaby. Ktoś jest ranny? Aha. Już się robi. Chodźmy tutaj. Ej, nie ma stoczni. A nie, jest stocznia. Dobra, Kel. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. My tutaj tak samo, chodźcie. Pomóc sobie. Atakują nasze oddziały! Aha, i jeszcze nie kupię transportowca, bo po co? Nie, zupełnie nie tak. Dobra. Dom odpuścili. Załatwię to w mgnieniu oka. Tutaj jednostki nam zostały, więc też zostawimy sobie to. I w ten sposób musimy przeczekać. Po prostu na wyspie będziemy czekać. Potrzebujesz pomocy. Bo nie mamy zbytnio możliwości, żeby zrobić to nieco inaczej. Dobrze. Aha, ale wy nam tutaj złota nie nosicie. I to może być problem w sumie. Bo jednak potrzebujemy troszeczkę tego złota tutaj. Rzeczywiście, to może być problem. Bo ci już tutaj napierają na nas. Pomóż mi. Ej, chodźcie, bo zaraz będą was gonić. Dobra, chodź szybko. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Spodziewam się tego. Chyba nie będą nas szukać na brzegu, a przynajmniej mam taką nadzieję. Oj. Rzeczywiście, troszeczkę nam tutaj to komplikuje sprawę. No bo ja nie zauważyłem. W ogóle to była wcześniej fontanna many i gdzie ona jest? Generalnie inaczej sobie to wyobrażałem. Czy nie ma fizycznie możliwości, żebym się obronił? Więc trudno. Dobra, stójcie tu i się po prostu nie pokazujcie. On powinien zaraz was zgarnąć, a przynajmniej mam taką nadzieję. No nieźle. No kurde, nieźle. Musimy mieć na uwadze, żeby trochę tego golda zostawić, ale widzę, że gra średnio pozwala nam tutaj się jakby wykichać z surowców. Bo jak dobrze widzicie, nie możemy robić ulepszeń. No chyba, że są ulepszeni na maksa. Aha, no są ulepszeni na maksa. O, no i jest jakiś przerywnik, okej. Książę, bazy tworzące nasz pierścień obronny zostały zajęte przez wroga. Jesteśmy otoczeni. Te bazy są już stracone. Trzeba będzie wymyślić coś innego. Isznudal Diep, książę Kaelu. Przybywamy wesprzeć cię. Jak słyszycie takie buu, to wiatr jest. Strasznie mocno wieje. Bardzo złą opinię o waszej rasie. Ale nie widzę go tutaj w ogniu walki. Zgódź się na połączenie naszych sił. Bez tego z pewnością przegracie. No dobra. To prawda, ja...
Przyjmuję twoją propozycję. Dobrze. Bierzmy się więc do roboty. No dobrze, ale jak oni sobie te nagi wyobrażają? Odszukaj kopalnię złotej rudy przy niej ratusz. No to tu jest najbliższa. I najmniej strzeżona w sumie. Teraz Asshar. Dalej z tym. Aha, dostaliśmy statki od razu. Wkrótce musimy ruszać. No dobra. A, ten tam został. Jakimś cudem, no nieźle. Dobra, tu się wysadźcie. I let's go. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Tutaj gdzieś były właśnie. Te dwa. Aha! Odzyskaliśmy troszeczkę armii. No nieźle. Nie, zupełnie nie tak. Posłuchaj, przyjacielu. Potrzebujesz pomocy. Potrzebna jest moja pomoc. Ej, dziwa, wszystkim, no. No nieźle. Dobra. Wy się tutaj może jakoś na ogarnijcie. Dobra. Pierwszą bazę przyjęliśmy. Drugą troszeczkę powinniśmy przyjąć na luzie. Dobra. Drugą mam na myśli tą naprzeciwko rzeki. Naprzeciwko... W sumie jezioro, rzeka, to ciężko powiedzieć, co tu do końca jest. No ale dobrze. No ale dobrze. Wysadźmy sobie jeszcze większą część armii tutaj. Dobrze. Mój lud musi zostać pomszczony. To jest zbyt łatwe. I was wszystkich weźmiemy na wyspę. Znaczy tam. Tak będzie chyba najbezpieczniej dla wszystkich. Dobra. Chcesz, żebym co zrobił? Kto to zatwierdził? Dobra. Czuję się nieswojo. Czułem coś. Dobra. Nieuchwytnego. Widzę tu taki trochę useless przyjaciel. Hehe. Wysadźcie ich tutaj. Wracajcie. I tyle. Pomóc sobie. Dobra. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Elf wymyśliłby coś lepszego. No trochę te nagi naprawdę pomogły. Bardzo szybko to odzyskać, tak, więc doceniam pomoc. I dobrze. Nie, zaczynamy. Zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zaczynamy z nową bazą. Chcesz, żebym co zrobił? Dobra, postawmy sobie ją jak najszybciej. Bo to się jednak przyda. Załatwię to w mgnieniu oka. Nie, zupełnie nie tak. My potem tu pójdziecie. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. A tu się zaraz zobaczy, ile pójdzie. Tutaj. Chcesz, żebym co zrobił? Ojej, no wypadałoby jednak... Skończone. Wypadałoby jednak was tutaj wziąć do obrony tej bazy. Bo oni będą nas nękać z powietrza. Oblegają nasze miasto. Załatwię to w mgnieniu oka. Dobra. Tu już się dobrze dzieje. Dobra, lecimy. Szybko tam lecimy. I tak samo jednostki atakujące... Na co czekamy? Z dystansu. Oblegają nasze miasto. No, go, go, go. Potrzebna jest moja pomoc. Dobra. No, stracę troszkę, widzę jednostek. O co chodzi? Mnie. Dobra, wy tam troszeczkę naróbcie dymu. Czy coś? Dobra. Dobra. Pyk. Pyk. A gdzie jest Ołtarz Królów? Nie ma. No nieźle. No, po prostu nieźle. Czy chcemy atakować od razu tą dużą bazę? Nie wiem, może najpierw zaatakowałbym tą mniejszą, bo jest po prostu mała. Ale to się jeszcze zobaczy. Zbudowałbym tutaj jednak ten główny bastion, ale nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł po prostu. Wy sobie przepłyniecie... Aha, oprócz tego wy sobie przepłyniecie tutaj. Chodź tutaj może. Dobra. Gdzie jest nasz statek z ludźmi? Tutaj. Dopłyń sobie tutaj. Nikt nie będzie krzyczał na ciebie. Dobra, dorobimy sobie troszkę armii. Bo rzeczywiście to tak średnio bym powiedział z tą armią wychodzi. Dobra, i wy już płyńcie tutaj. I mamy kilka zaledwie jednostek i
morską bazę do rozłupania, także z tym też nie ma wielkiego problemu. Tu nadciąga atak na wyspę, więc jednak radziłbym wam się cofnąć troszeczkę i ten atak odeprzeć. Tak patrzę teraz, że to miałoby sens. Dobra. Dobra, oby się nie spaliły tylko. O, się spaliły. Dobra. Jeb was. Dobra. No troszeczkę pocisnęli nas, ale to nie szkodzi. No, chciałbym, żebyście jednak wsiedli tutaj. Naprawdę byłoby bardzo miło. Potrzebna jest moja pomoc? Aha. Dobra. Jestem gotowa. Okej. Dobra, w sumie to zostanę tutaj pilnować tej bazy, bo oni będą co chwilę nas nękać. A my sobie podpłyniemy w ten sposób tutaj. Lady Vash, no wypadałoby cię jednak Lady Vash wskrzesić, tak myślę. Kto to zatwierdził? Dobra. Trzeba jak najszybciej wysadzić jednostki. Dobra. Boom. Dobra. I co, więcej farm też chcieli, żebym założył, nie? No dobra, to założymy zaraz więcej farm. Chcesz, żebym co zrobił? Aha. Gotowa. Kto to zatwierdził? Tak, tak, już się za tobie. Pyk, pyk. Kto to zatwierdził? One się chyba tam troszeczkę nastakowały, ale to nic. Ale to nic. Czy najpierw zaatakujemy górę? Chyba nie, bo tutaj widzę, że ta baza pomarańczowa prowadzi prosto do zielonej, a my wolelibyśmy póki co jeszcze chyba uniknąć jakiegoś tam otwartego starcia. Chociaż z drugiej strony. No dobra. Tutaj nam się Aumia łobi. Waka maka fon. Czy coś. Tak mi... O właśnie, atakują nas na dole. I to jest troszkę problem w tym momencie. Załatwię to w mgnieniu. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Aha. Kto to zatwierdzi? Uciekajcie robotnikami. I dolećcie tutaj tymi. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Nie, 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 zupełnie nie. Dobra, uciekajcie. Ci niech podlecą. I niech zrobią swoje. Wszyscy spłoną. Nie, 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 zupełnie nie tak. Dobra. Bez. Bo to jest głupie, co ty robisz. Mi po prostu. Bij, po prostu bij. Dobra. Spokojnie, spokojnie, trzeba tylko zniszczyć najpierw te biesy. A, dobra, może najpierw zniszczymy faktycznie te, bo was jest więcej, a wy najwięcej bijecie nas. Dobra, i Lady Vash, odżywcie. Ok, tu już nas atakują znowu. Dobra. Ojej, ty się tutaj zapałeś, nieźle dałeś, więc kurczę, możesz paść. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. A to mi się średnio podoba, żebyś ty padł. Załatwię to w mgnieniu oka. Nie, o, rzeczywiście, że tutaj tak. Dobra, jak tam? Z obleganiem bazy? No nieźle. Może być ciężko generalnie. Co tak mora daje? Dobra. I lecimy obronić miasto. Lady Vash. Dobrze. To leć, pomóż. Bo tutaj się troszeczkę tragedia stała. Przeatakowali nas zbyt solidnie. Dobra, aha, ciebie nie mogło być coś odporne na magię, tak? No nieźle. Na co czekamy? Dobrze.
ta baza jest przejęta. Mój lud musi i może tak niech pozostanie na razie. Co ci dolega? Dobra, Lady Wasz już tutaj jest. Nasza wola stanie się ciałem. Dobra. Just kill the mole. Czy idziemy na pomarańczową bazę? No jest ich ogrom, po prostu ogrom, ale będzie chyba miało jakiś sens mimo wszystko, jak tam pójdziemy. Dobra. Tu niech się stanie tak. Tutaj co mamy do kopienia? Wieżyczki. I w sumie Lady Wasz mogłabyś to zrobić. Mimo wszystko kupić trzy te wieżyczki. Bo to nam troszeczkę też pomoże. Kurczę, mimo wszystko zaatakowałbym tą bazę na dole najpierw. Nie wiem czemu. Tak kurczę mnie kusi, żeby tam zaatakować lepiej. I chyba tak zrobimy. Dobra, wy już płyńcie sobie tam, chłopaki. Znaczy, czym wy jesteście, to jesteście. Więc idźcie tam po prostu. Dobra. Załatwię to w mgnieniu oka. Pyk, pyk, napraw to. Lady Wasz ma możliwość kupienia wieżyczek. To spoko. Sobie je postawimy. Może nawet nie tutaj, a tutaj z powrotem. Na twój rozkaz. Dobra. Za cesarza. No i. Mimo wszystko chyba lepiej mieć jakąś obronę niż jej w ogóle nie mieć, co? Tak myślę, nie? Tak mi zawsze uczyli, że dobrze jednak byłoby się obronić jakkolwiek. Czy jesteśmy w stanie tą małą grupką zagrozić jakkolwiek wrogom? No myślę. No właśnie, myślę, że ten elf nam dokładnie powiedział, jakie mamy szanse. Szanse. Nie, zupełnie nie tak. Więc tak, niestety. Raczej średnio. Ale staramy się. Pod jedynką was i pod dwójką was. Dobra. Dobra. Zaraz powinni nasi enemy przyjaciele przyjść. Otóż co? Myślę, że tą fioletową powinniśmy spokojnie załatwić bazę. Dobra. O, troszeczkę nas tutaj łupią, ale to nic. Póki co jest dobrze, bo nie straciłem żadnej jednostki. Wszystko się tutaj na bieżąco leczy. Więc jest dobrze. Nekromantę bijcie najpierw nowo. Bo on będzie respił więcej jednostek. A my tego raczej też nie chcemy. Dobra. Ta moc też nie jest jakaś ogromna. Podejrzewam, że ta pomarańczowa też nie powinna być aż taka trudna. Tak myślę. Dobra. Okej. Okej, tego tutaj trzeba zniszczyć. Ojej, tu jest problem mały. Przeatakujmy sobie ich może najpierw. Dobra, teraz wszyscy są w stanie go bić tutaj. Dobra, odpalimy sobie to. Trzeba jednak te itemy jakoś używać, bo to jest dobra sprawa. Mój lud musi zostać. Bardzo dobrze. Dobra, Lady Wasz, idź pomóż im obronić się. Bo mogą mieć a little bit problem. Myślę, że mogą mieć problem. Nie mówię, że będą mieli, ale mogą. Atakują nasze oddziały! Załatwię to w mgnieniu. Dobra, tutaj dwóch specjalistów bierzemy sobie. Chcesz, żebym co zrobił? Dobra, idźcie tam. Teraz was damy pod kontrol 4. Nie, zupełnie nie tak. Dobra. Oblegają, ale my się raczej powinniśmy obronić.
Dobra. Nie można sobie ze mnie żartować. Dobra. Ten też się już obudził. No jedna wieżyczka padła, ale to nic. Raczej ku naszemu wyszło. Chcesz, żebym co zrobił? Dobra. Nasza wola stanie się ciałem. Dobra, ty możesz kupić znowu 3 wieżyczki. Tak myślę, że będzie spoko jednak. Dobra, idź z chłopakami tutaj. Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Oho. Gdyby jakimś przypadkiem chcieli nas przeatakować, nie? Załatwię to w mgnieniu oka. Dobra. Na co czekasz? Czy chcemy więcej kopalni? No raczej nie. Wystarczy nam ta jedna, z której cały czas teraz korzystamy. Bo nie mam aż takiego zapotrzebowania na wojsko w tym momencie. Chociaż z drugiej strony no przydałoby się troszeczkę więcej, nie? Dobra, Lady Wash, tutaj przyszłaś. Skończone. Dobra. Przegrupujmy się na middle, na midzie. Skończone. Aha. Wyczuwam coś. Dobra. Nieuchwytnego. Wracamy do statków. Z przyjemnością. Pragnę magii. Dobra. Jak tam był tutaj panowie? Załatwię to w mgnieniu oka. No dobra, zrobimy wam to. Zrobimy wam to, niech wam będzie. Lady Wash, czemu tędy? Tak szczerze. Czemu tędy? Milion różnych dróg. Idziesz środkiem. Kliknąłem tak. No, GJ muszę przyznać. Dobra. Tutaj sobie to ulepszymy, żeby mieć coś ulepszone chociaż. Skończone. Dobra. Tutaj śmigaj może z drewnem troszeczkę. Chcesz, żebym co zrobił? Tak serio? Oj, padł mi jeden Myrmidon. No to trudno, że mi padł. Jak tam mówią, shit happens. Wkrótce musimy ruszać. No, ale wsiądź żeś tutaj. No, ludzie świata, jak wy nie lubicie wsiadać do statków. Jak mnie to wkurza, nie? O, idzie atak właśnie na mnie pierwszy. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Zdążycie się tutaj wyrobić? Bo idzie atak już na mnie, więc wolałbym jednak się obronić. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Nie, zupełnie nie. Dobra, idziemy was wyleczyć. O, no i właśnie się dzieje to, co mówiłem. Pierwszy atak zakończona. Idzie w moją stronę. Tu i tu. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Słucham, przyjacielu. Dobra, tu się raczej wszyscy obronimy. Mając pełną armię. Mój lud musi zostać pomszczony. Dobra, obroniliśmy się. Więc luzik. Atakują nasze oddziały! Załatwię to w mgnieniu oka. Tutaj widzę, że był mały problem, ale... O, jest Myrmidon! Nie padł. Nie padł. No dobra, jak nie padł, to spoko. Jak nie padł, to szanuję jednak. Dobra. Wy już tam jesteście, to też spoko. A was zgarniemy sobie... statkiem. Tu. A na końcu tu. Aha, statki mamy z tej strony. No dobra, trudno. Skoro są z tej strony, to niech będą z tej strony. Wyczuwam coś. Życie. Nie będę płakał z tego powodu. Tak się stanie. Chwała. Ale rzeczywiście. Rzeczywiście założę sobie tutaj drugą bazę, więc. Więc easy. Nie. Może od razu też chodźcie wszyscy tam. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Tak, już się za to biorę. Dobra, chodźcie tutaj. Załatwię to w mgnieniu oka. Huch, no trudna misja, długa misja. Znaczy trudna nie jest, jest po prostu długa. Może mógłbym to załatwić nieco szybciej. Może nawet na pewno. No ale ja gram tak, jak gram ja. Modernizacja zakończona. Elf wymyśliłby coś lepszego. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. To niech się zbuduje. No ta powinna nas obronić przed kilkoma jeszcze atakami zielonych z tej strony. Więc spoko.
tu jest mało śmierdzących. Co tutaj mamy? Aha, gotowe wieżyczki. No dobra. Na co czekamy? To weźmy je, rozstawmy od razu. Bardzo dobrze. Zrobię co w mojej mocy. Doskonale. Okej. Mój lud musi zostać pomszczony. Załatwię to w mgnieniu oka. Bum, bum, bum. Nie, zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Załatwię to w mgnieniu oka. No, drewno upalić. Nie przeszkadzasz mi w obliczeniach. Dobra. Załatwię to w mgnieniu oka. Już mamy z dwóch kopalni czerpiemy, więc też jest spoko. Tak myślę, że jest po prostu spoko. Mhm. A jeszcze chwilkę muszę przetrzymać, bo chcę tam więcej wieżyczek zbudować, żeby nas broniły. Czemu wciskam E zamiast R jako robotnik? No nie wiem, debil. Dobrze, tu trochę tego drewna jednak mamy. Trochę, bo trochę, ale zawsze. Biorę się do roboty. Nie, załatwię, nie tak. Nie, więc skoro tutaj mamy troszkę tego drewna, to może postawmy tartak w pobliżu, żebyście szybciej nosili nam jednostki, znaczy jednostki, drewno do tartaku, tak po prostu. Załatwię to w mgnieniu. Dobra. Biorę się do roboty. Kto to zatwierdzi? Nie powiem ci, kto to zatwierdził. Wyczuwam coś. Dobra, może się właśnie, może się już wieżyczkiem tutaj dorobiły, więc też spoko. Wykorzystajmy to. A wy jak skończycie budować, to buchu do tartaku. No, poczekajmy, jeszcze zaraz będzie jedna. Załatwię to w mgnieniu oka. Dobra. Kto to zatwierdził? I dobra. Wkrótce musimy ruszać. Z przyjemnością. Oho. Pyk. Bardzo dobrze. I ojejku, czy tutaj się zmieszczę z tym? Przyjemnością. Teoretycznie powinienem. No i się chyba raczej zmieściłem. Spoko. No i to tartaku teraz możecie łupać, nosić i spoko, jest blisko. Nie jest daleko, więc kurde, super. Skończone. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Elf wymyśliłby coś lepszego. Okej. Pyk. Pyk. Tobie może damy to, żebyś z daleka jednak cisnął. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. I tak będzie raczej dobrze. A przynajmniej powinno być. Zapakujmy sobie naszą armię do statków i zaatakujmy pomarańczowych. Tak po prostu. Tak dobrze mówię? Powiedziałem, zapakujmy sobie naszą armię. Powiedziałem. Powiedziałem. Dziękuję. I wylądujmy na brzegu. Zaraz zrobimy smoczego jaszcząba. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Super, cieszy mnie to niezmiernie. Oho, idzie atak na nas, więc w sumie nawet spoko moment na koniec modernizacji. Modernizacja zakończona. O. Modernizacja zakończona. Oczyścić tę krainę. No nieźle. Jak sobie życzysz. Dobra, tu wszyscy wysiedli. Na co czekamy? Więc co? Kontrol 1, wy. Z przyjemnością. Wy tutaj kontrol 1, tak. A wy tutaj kontrol 2. Wkrótce musi. I nacieramy. Co się tutaj dzieje? W sumie nie ma tragedii. Załatwię to w mgnieniu oka. Tak, tak, już się zabiję. Ej, bo on mnie bije. Chcesz, żebym co zrobił? Chwała, krótko to zatwierdzi. Prawdopodobieństwo sukcesu? Zero! No nieźle. Jak masz taki... Elf wymyśliłby coś lepszego. ...procent szansy na wygraną, że zero, no to... Tak, już się za to biorę. Dobra. I just repair this. Słucham, przyjacielu. Tu szybko sobie armię doróbmy. Co by miała co bronić. A my próbujemy atakować. Na co czekasz? Nie mam znaków leczenia, tym razem będzie nieco gorzej. Ale to nic. Dobra. Lady wasz przykał siła. Więc też fajnie. Dobra. Nie straciliśmy zbyt wielu jednostek, więc też jest dobrze. Dobra. I atakujmy. Okej, okay, powinniśmy to ładnie przejąć. Atakują nasze oddziały! Dobra, tutaj też jest spoko. Zemsta.
słup. A ile zwierzyczek, które jeszcze mogą mnie atakować? Jedna tutaj, z tej strony, tak? No, także też spoko. Nie można sobie ze mnie żartować. Lud musi zostać. Dobra. Jest zbyt łatwy. Jak tam tutaj? Puh. Nawet dobrze nie podeszli. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Dobra. Idź może sprawdź wszystkie. Chcesz, żebym co zrobił? Budynki. Elf wymyśliłby coś lepszego. Okej. Kto to zatwierdził? Dobra. Zrobił to, o co prosiłem, więc szanuję chłopaka. Potrzeba więcej złota. Okej. Potrzebna jest moja pomieść. Czasu jest mało, śmierdzeń. I zostanie tylko zielona baza. Myślę, że w 40 minut się wyrobię. Nie będę tego splitował. Trudno. Teraz Asshar. Poczuwam coś nieuchwytnego. Ale z drugiej strony, tu gdzieś ten ziutek był, nie? Nie, zupełnie nie. Dobra. Tak. Pozwól, że ja to zrobię. Chcesz, żebym co zrobił? Just do it. Zemsta. Nie mogę się doczekać działania. Nie można sobie się żartować. Ej, no zabijcie go. Wypalicie ogień. Halo. Z przyjemnością. Dobrze. Tupak, znaczy tupat. Przeciwnik. O, bo nie. Już kończysz to robić. No widzicie, armia to już jest całkiem kozacka nawet, bym powiedział. Ale to jeszcze nie to, co chcę. Oho. Lecą nas przeatakować. Słucham, przyjacielu. Jestem gotowa. Potrzebna jest moja pomoc? Mhm. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Skończone. Śmigaj gdzieś sobie tam. Krwawym elfo. Dobra. Słucham, przyjacielu. Raczej powinniśmy się obronić, jak ostatnio. Jako tako, jak to mówią. Dobra. O, panie, nam pewnie jeden smoczy jeździec. Albo nie, jak się uda jeszcze... Nie przed Machita jeszcze jednego. Trudno. Aha. Tu niech nam się jednostki grupują. Chcę zabić kilku magów, żeby nas leczyli. I powinno być dobrze. Przybyłem oczyścić te kraje. Tak, już się za to biorę. Mówię powinno, bo chcę, żeby tak było. Chcesz, żebym co zrobił? Przybyłem oczyścić te kraje. Już się robi. Chwała krwawym elfom. Tu jeszcze jeden, to już zaliczone jest. To będzie 90 jednostek. Więc całkiem spoko. Potrzebna jest moja pomoc? I wiecie co, może już przystąpimy do ataku bez zbędnego przeciągania. Okej, tu i doleć tutaj. Żebyście nam się o nic nie wywalili. Bo to kurczę, jednak różnie bywa, nie? Dobra. Wy się tutaj porozpicie, to wtedy zrespicie się tutaj. Bo my już przystąpimy do szturmu. Takiego final pushu na ich bazę. Jestem gotowa. Przybyłem oczyścić te kraje. Dobrze. Potrzebna jest moja pomoc. Aha, i tu mamy całą armię pod kontrol, chociażby 3. Nasza wola stanie się ciałem. Tutaj może dorzucimy jeszcze wam 2. Wkrótce musimy ruszać. A reszta zostaje tak tutaj, tak? Okej. Okay. Zrobię co w mojej mocy. Spoczko. Mój lud musi zostać puszczony. Czas jest mało, śmiertelniku. Tak. O co chodzi? Kontrol 2 i wszyscy są złapani. Wyczuwam coś. Kontrol 1 też są wszyscy. I kontrol 3 idą te misiaki tutaj. Dobrze. Proponowałbym, żeby Myrmidony, czy jak to w ogóle się nazywa fachowo, przyatakowało jako pierwsze. Potrzebna jest musi zostać opuszczony. Bardzo dobrze. Jakiekolwiek walki lepiej, żeby się odbywały właśnie w ten sposób, żebyśmy nie stracili zbyt wielu jednostek. Potrzebna jest. Dobrze. Powinniśmy to wygrać na luzie, bo widzicie, że przeważamy ich liczebnie.
co prawda mają dużo budynków, ale to nie jest jakiś tam problem dla mnie w tym momencie. Dobrze. Nasza wola stanie się potrzebna jest. W sumie ta baza nie była aż taka trudna, jak tak patrzę teraz. Zniszczmy może najpierw to. Jednostki latające niech zniszczą może tego źródła. Okej, dostał pułapkę. Też spoko. Małe koszty. No troszkę boli, ale nie szkodzi. Tutaj do tych wieżyczek potem dotrzemy. Najpierw może zajmiemy się właśnie tym, co mamy tutaj. Dobrze. Potrzebna jest moja pomoc. O, tu gnole są w ogóle jeszcze. Tu jedno było obserwatorium, tak? Aha, to jest tu i po prostu jest lekko przestawione tutaj wszystko. No dobra, troszkę się mapa zmieniła, jak tak teraz widzę. Boom. Ojej, nasi się teraz tam spalą trochę. Bo postanowili również przeatakować. Dobra. Teraz ostrzał. Potrzebna jest. Może myrmidony weźcie się zajmijcie wieżyczkami. A wy budynkami, z których coś wychodzi. No właśnie, tak jak i tutaj to teraz wyszło. Standardowo zegarek musi pełną godzinę zapiszczeć. To już jest raczej norma na moich odcinkach, zauważyłem. No cóż. A i w ogóle jak coś tu dotarł, powiem to w następnym odcinku, jak będę pamiętał, że to usilnie prosicie mnie o Team Fortress 2. I powiem wam, że Team Fortress 2 na dysku już jest i coś tam też tam ćwiczę. Więc spoko. Ostatnio się w Minecrafta zagrywam jak chory. Na prywatnym serwerze sobie gramy. Brakowało mi Minecrafta, tak bez kitu. Aha, dobrze. Myślę, że to już jest raczej koniec. No chyba, że jakimś cudem nagle płonący legion spodnie w niebo i nas ścisną, ale wątpię. No, koniec. Huch, no zajęło nam to 38 minut. Kozacka misja, nie powiem. Ale spoko. Dziękuję ci, Lady. Bez twojej pomocy zwycięstwo byłoby niemożliwe. Mhm. Boję się jednak, że godząc się na nią, napytałem sobie nielichej biedy. Ten człowiek, któremu służysz, nie ufa innym rasom. Jego poczucie honoru jest trudne. To racja. I powinien umarnąć XD bez kappy. Lojalność i poczucie obowiązku nakazują mi słuchać go i wspierać to rozpadające się przymierze. Ostatnio jednak wraz z moimi pobratymcami pożądam czegoś innego. Magii. Może więc czas już na poszukiwanie. Bo krwawe elfy troszkę się uzależniły od magii i pragną magii. Jak zauważyliście, Kael'thas ciągle mówi: pragnę magii. No. Jak gdyby ktoś pozbawił nas ducha. A to są zwykłe elfy z Kael'thas, ale oni po tej rzezi, którą dokonał Arthas tam, przemianowali się właśnie na krwawe elfy. Jesteście podobnie jak i zaczęli parać się magią. Z takim skutkiem. Żyła w waszych żyłach przez tysiące lat, a zagłada ojczyzny i dającej wam moc słonecznej studni. Odcięła nas od źródła potęgi, od naszego dziedzictwa. Bez nowego źródła magii mój lud z pewnością wymrze. Ten świat ma także inne źródła potęgi, Kaelu. Takie na przykład demony. O. To szaleństwo, pani. Nigdy nie upadniemy tak nisko. Rozumiem twą odrazę, ale... Ale dość. Książę Kaelu. Przybył wielki marszałek Garitos. Ma ze sobą cały batalion wojska. Lepiej będzie, jak nas opuścicie, Lady. Nie mogę zagwarantować wam bezpieczeństwa. Otóż to. I pewnie będzie jakiś cinematyk jakiś tam... No właśnie. Jakieś coś tam tutaj, tamto.
nagi wojownicy. Zostawcie ich w spokoju. No hej. Kaelu, wreszcie pokazujesz swe prawdziwe oblicze. Sprzymierzyłeś się z tymi wężami. No tak, ale a wykonałem misję, baranie. Egzekucja nie ominie żadnego z was. Milordzie, proszę, oszczędź mych żołnierzy. To ja podjąłem decyzję o... Daruj sobie. Mhm. Nigdy nie ufałem elfom. Pozwolenie wam na dołączenie do przymierza było... I dlatego wybieram hordę. I tam będzie im lepiej. Teraz naprawić. Zabrać ich! Oj, oj. No nieźle. Możecie się spodziewać, jaka będzie następna misja, nie? Dobrze. W takim razie dziękuję wam za uwagę, że byliście przez te 41 minut. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.